Witam Państwa w magazynie miejskim i zapraszam na informacje. Szybko rozprzestrzeniał się pożar warsztatu na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie. Po otrzymaniu zgłoszenia strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, wspomagani jednostkami OSP, szybko zlokalizowali i ugasili pożar, zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia na inne budynki. O godzinie 11:06, dokładnie właśnie o tej godzinie, wpłynęło do nas zgłoszenie o pożarze budynku warsztatowego w miejscowości Paszczyna w Zakładzie Gospodarowania Odpadami. Od razu dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Dębicy zadysponował 3 zastępy z Państwowej Straży Pożarnej i 3 zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej, łącznie 6 samochodów, a także pojechał na miejsce zdarzenia dowódca, który ma za zadanie dowodzić i koordynować całą akcją. W pobliżu miejsca zdarzenia są jednostki, które znajdują się w krajowym systemie gaśniczym OSP Paszczyna oraz OSP Brzeźnica. I to one jako pierwsze były na miejscu. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, to ustali policja, jak również oszacuje straty, jakie poniósł właściciel warsztatu. Spaliły się tam urządzenia i narzędzia. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej dębicy rajcy podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i wieloletniej prognozy finansowej. W trakcie obrad przyznano także odznaczenia zasłużony dla miasta Dębica. Radni postanowili, że ten honorowy tytuł otrzyma w tym roku Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, a także Stowarzyszenie Dębicki Park Przemysłowy. Ważnym tematem poruszonym podczas sesji był również zakup nowych samochodów do urzędów. Radni tutaj zadawali trochę pytań odnośnie zakupu samochodów służbowych do urzędu. Są potrzeby duże w tym zakresie, faktycznie nawet z jednostek nam takie organizacyjnych informacje spływają. Radni po dyskusji na to też się zgodzili, bo ten temat już od ponad roku się ciągnie, to jeszcze jest sprawa z poprzedniej kadencji, że no w pewnym momencie taki zakup jest potrzebny, żeby po prostu urząd mógł funkcjonować, bo to będzie też samochód, który będzie służył przede wszystkim pracownikom urzędu do realizacji swoich zadań bieżących, bo dotychczas używane pojazdy no już mają swoje... Nawet nie kilkanaście, tylko chyba nawet 20 lat powoli na liczniku. W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej Dębicy burzliwą dyskusję wśród radnych wywołały także propozycje uchwał w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody przy ulicy Głowackiego i usunięcia drzewa zagrażającego bezpieczeństwu mieszkańców. Radni zapoznali się też z szeroką argumentacją dendrologa, ze stanowiskiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, no i swojej mądrości tą decyzję podjęli. Zaznaczę, że to była inicjatywa też mieszkańców z tamtego terenu, żeby się temu przyglądać, bo drzewo, no są wątpliwości co do jego zdrowia i wpływu na bezpieczeństwo też tam ruchu pieszych i mieszkańców w tymże terenie. Wspólnota mieszkaniowa w związku ze złym stanem drzewa złożyła do Rady Miejskiej wniosek o wyrażenie zgody na usunięcie tego drzewa, ponieważ według wspólnoty on zagraża niebezpieczeństwu. Po dokonaniu analizy i rekonesansu w terenie przez pracowników Urzędu Miejskiego, pracownicy to potwierdzili, no drzewo po prostu jest suche. W trakcie wiatru, w trakcie burzy gałęzie z tego drzewa się odłamują, spadają na chodnik, na jezdnię, na pobliskie samochody, no i po prostu stwarza to niebezpieczeństwo. W związku z powyższym skierowałem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosek w tej sprawie, no i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska się do tego wniosku przychyliła, no i na prośbę pani radnej również no, zrobiliśmy coś więcej niż powinniśmy zrobić w tej sprawie, czyli powołaliśmy biegłego dendrologa, który przygotował raport oceniający, że to drzewo po prostu należy usunąć, bo jest suche, bo zagraża niebezpieczeństwu i nawet po dokonaniu przycinki pielęgnacyjnej nic to nie wniesie i nie wpłynie na to, że to drzewo nagle się odrodzi. Oczywiście każde drzewo w mieście jest na wagę złota, ja to zawsze podkreślam, ale też na wagę złota jest bezpieczeństwo mieszkańców i tutaj się musimy tym kierować. Podczas sesji przyjęty został również program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2025. Zabezpieczone zostały też środki na szereg zadań, które wykraczają poza bieżący rok budżetowy, aby można było m.in. aplikować o fundusze zewnętrzne z programu polsko-szwajcarskiego, w którego puli jest możliwość pozyskania blisko 80 milionów złotych. Najistotniejsze punkty to przede wszystkim przyjęcie gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przygotowaliśmy ten program, daliśmy go do konsultacji dla organizacji, omówiliśmy go na pierwszym forum organizacji pozarządowych powiatu dębickiego. No i po tych konsultacjach, po omówieniach został on dzisiaj jednogłośnie przyjęty, z czego się bardzo cieszę. Przy tej okazji również zapowiedziałem na sesji, że planuję wkrótce utworzenie nowego wydziału w strukturze Urzędu Miasta, który zajmie się współpracą z organizacjami pozarządowymi, zajmie się kwestią zdrowotną, zajmie się polityką senioralną, bo przekroczyliśmy wskaźnik 30% mieszkańców naszego miasta, którzy są już w wieku senioralnym. Także tych potrzeb będzie coraz więcej i my jako samorząd musimy być na to przygotowani i musimy na te potrzeby po prostu odpowiedzieć. Stąd ta potrzeba. No, oprócz tego Rada Miejska podjęła dzisiaj uchwałę w sprawie zmian budżetowych, zabezpieczenia środków na kolejne inwestycje i wejście do programów, z których mamy nadzieję, że kiedyś w przyszłości pojawią się środki dla naszego miasta. Także to były takie kluczowe sprawy, które pojawiły się na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Na ostatniej sesji dębiccy rajcy podjęli także uchwałę w sprawie wyborów do rad osiedli, które odbędą się w tym roku w dniach od 4 do 8 listopada w godzinach popołudniowych. Na placu przy kościele Świętej Jadwigi odbył się jarmark jadwiżański w ramach obchodów Dnia Patronki Miasta, Świętej Jadwigi Śląskiej. Jarmark został zorganizowany przez miasto Dębica oraz parafię Świętej Jadwigi z okazji Święta Chleba. Była to okazja do zaprezentowania wyrobów miejscowych piekarzy, cukierników oraz przedsiębiorców, którzy oferują produkty lokalne, w tym tradycyjne chleby, ciasta, miody oraz różnorodne przetwory. Kafe Radość prezentowała słynne już radoptycie, jagodzianki, cynamonki, pastę oliwkową z pomiderami, chleby na zakwasie. Taki jarmark jadwiżański, gdzie można pokazać swoje wyroby, jest potrzebny? Tak, jest potrzebny. Wydaje mi się, że jest, ponieważ ludzie mogą zobaczyć, co dana firma ma w ofercie i można tak samo spróbować. Tutaj Państwo macie specyficzną firmę, bo pracujecie Państwo również osoby z niepełnosprawnością. Tak. Ja jestem taką właśnie osobą z niepełnosprawnością. Jest mi bardzo dobrze mi się pracuje w Stowarzyszeniu Radość. Jestem zadowolona, spełniam się zawodowo i jest fajnie. I mili ludzie. Kolejne prezentowane stoisko to cukiernia Bassara. Dziś prezentujemy wiele wyrobów, takie jak amaretti, zefiry, chałki. Mamy też bardzo dużo tartaletek, posiadamy tutaj babki pomarańczowe albo na rodzaju keksa. Posiadamy też tutaj pierniki, które są sprzedawane masowo, bardzo dużo. Wszystkie są wyroby tutaj naturalne. Naszym kluczowym produktem tutaj jest tartaletka śliwka królewska, która posiada w swoim korpusie śliwkę typu węgierka, która jest cała wydobyta naturalnie, cała tartaletka jest zrobiona naturalnie, bez żadnych konserwantów ani proszków ulepszających. I wydaje mi się, że położenie takiego jarmarku na kościele Świętej Jadwigi może nie jest najlepszym pomysłem, jeśli trwa msza święta, ale jest to bardzo dobry pomysł, żeby postawić go, ponieważ dużo ludzi będzie widziało o tym miejscu, dużo ludzi tutaj przyjdzie, dużo ludzi tutaj się zapozna. Wszystkie prezentowane tego dnia wyroby cukiernicze, chleby były wyjątkowo smaczne, a właściciele zachęcali do degustacji. Ja współpracuję troszkę z cukiernią Bassara, jesteśmy tutaj drugi raz, przywiezliśmy nasze podkarpackie regionalne proziaczki, no i bardzo się cieszymy za zaproszenie, że jesteśmy tutaj. Szczytny cel. Także jest fajnie. Nasza piekarnia zajmuje się wyrobami piekarniczymi oraz cukierniczymi. Tutaj mamy wszelkiego rodzaju chlebki. Od takie standardowe baltanowski, poprzez żytnie, poprzez maślankę, wieloziarniste. Oczywiście babki smakowe, piękne z mandarynką, ze śliwką, z borówkami. Do degustacji zapraszamy. Przynieśliśmy też chlebek. Oczywiście chlebek, masełko i smalczyk, aby każdy mógł pokosztować. Dzisiejsze stragany tutaj jarmarkowe jak najbardziej pięknie okazale się prezentują. Zachęcamy serdecznie do przychodzenia, do degustowania, zapoznawania się z lokalnymi przedsiębiorcami. to jest potrzebny taki jarmark? Oczywiście potrzebny po to, żeby do każdego można było trafić. Najlepszą drogą poprzez jedzeniem do serca, tak? A więc tutaj poprzez zakosztowanie, dopytanie, gdzie są nasze punkty, gdzie sprzedajemy, gdzie możemy zakupić te produkty. Tutaj Państwo uzyskacie taką informację. Na dzisiejszym jarmarku mamy chlebuś rzemieślniczy, pszennożytni smakowy, taki jak chlebuś z pomidorami suszonymi i z oliwkami, cebulowy, z czosnkiem niedźwiedzim czy z cheddarem i z chili. Były jeszcze cynamonki, już ich nie ma niestety, i chałki. Także. Czy takie jarmarki, gdzie Państwo prezentujecie swoje wyroby, są potrzebne? Tak, wydaje mi się, że na pewno, chociaż bierzemy pierwszy raz udział, ale naprawdę jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Mamy tutaj wyroby czekoladowe, czekolady ręcznie robione oraz czekoladę pitną i lizaki czekoladowe z różnymi dodatkami. Każdy może wtedy zapromować to, co ma do pokazania mieszkańcom, mogą zdegustować. Nie każdy mieszkaniec, nie wiem, z jednego końca miasta może dotrzeć na drugi koniec miasta, a na jarmarku myślę, że są w stanie zobaczyć różne rzeczy. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców Dębicy, jak i przyjezdnych gości, którzy mogli spróbować regionalnych specjałów. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie magazynu miejskiego. Do zobaczenia.